Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku chciałbym opisać funkcję aparatury sterującej do drona firmy Overmax XB-Drone 5.1. Aparatura posiada 7 podstawowych przycisków oraz w miarę czytelny podświetlany ekran LCD. Po środku mamy przycisk Power. Włączenie aparatury sterującej sygnalizuje dioda zaraz nad przyciskiem oraz podświetlenie ekranu LCD. Po sparowaniu drona z aparaturą sterującą, dioda przestaje mrugać i świeci światłem ciągłym. Pierwszy przycisk służy do wykonywania zdjęć. Drugi do włączania i wyłączania nagrania wideo. Trzeci to szybki flip. Czwarty to prędkość. Mamy dwa poziomy prędkości, mode 1 i mode 2. Górne przyciski. Prawy przycisk służy do włączania i wyłączania podświetlenia drona. Informuje nas o tym dioda w postaci żarówki, która się wyświetla na ekranie LCD. Lewy przycisk to przycisk, po naciśnięciu którego możemy wykonywać akrobację. Dzięki dodatkowym przyciskom możemy kalibrować silnik. Na ekranie LCD aparatury sterującej mamy dodatkowe dwie ikony. Pierwsza z prawej to stan baterii. Stan baterii w aparaturze. Druga ikona z lewej to ikona informująca nas o zasięgu, jaki mamy pomiędzy aparaturą a dronem. Jeżeli zasięg jest pełny, wtedy świeci nam się ikonka właśnie taka jak poniżej. Jeżeli zasięgu nie ma, znika nam ikona zasięgu. Jeżeli jest słaby, wtedy mruga. Aparatura sterująca ma dodatkową funkcję, która informuje nas dźwiękiem, że mamy słabą baterię w dronie. Jeżeli zaczyna wydawać dźwięki, należy wtedy niezwłocznie wylądować. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych moich filmów. Cześć!